Trzy dni, piętnaście wypadków. Dwie osoby nie żyją, dziewiętnaście jest rannych. Ten weekend na drogach regionu nie był spokojny. W sobotę w Bieruniu zginął 71-letni rowerzysta potrącony przez samochód osobowy. Tego samego dnia w Mikołowie A w wyniku wypadku zginęła 11-letnia dziewczynka. Do tragedii doszło przed godziną 22 na ulicy Owsianej. Samochód osobowy, którym kierowała 46-latka, uderzył w drzewo, a właściwie wbił się między dwa drzewa. W wypadku zginęła 11-letnia pasażerka. W bieruniu kierujący minikuperem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu mężczyźnie na rowerze. Samochód uderzył 71-latka. Niestety pomimo podjętej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. W piątek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sierakowie Śląskim 28-latka wjechała pod pociąg towarowy. Jechała z rocznym dzieckiem. Nieprzytomną kobietę zabrał śmigłowiec ratowniczy. Dziecko nie doznało widocznych obrażeń.